Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o zwiastunie nowego filmu jednego z, myślę, bardziej lubianych przez nas twórców, Guy Ritchie. Lubimy czy nie lubimy? Lubimy. Ale tak ciężko powiedzieć, że nowego filmu Guy Ritchiego. No tak, to jest największe kłamstwo tego odcinka. No Guy Ritchiego to w ogóle ciężko, coś nowego. Jakby ktoś mi powiedział, że to jest składanka najlepszych momentów z poprzednich filmów, a najlepiej, nie wiem, z... Dwóch pierwszych filmów, no to powiedział, że okej, okay, dobra, to może faktycznie tutaj dobrze zapamiętałem te filmy. No ale nie, no słuchajcie, no Guy Ritchie to jest generalnie bardzo ciekawa kariera filmowa, nie? Bo on miał oczywiście ten cały hot streak filmów, które były bardzo dobrze przyjmowane. Potem niestety związał się z Madonną. Zrobił z nią świetną reklamę BMW. Ej, ta reklama jest super. Nie jest najlepsza z tych wszystkich reklam, które tam były, bo John Woo i Wong Kar-wai zrobili lepsze, i jeszcze była ta, kto robił to z Jamesem Brownem. Dobra, nie przypomnę sobie teraz. Wiem, że Michael Bay chyba też jedną robił, albo mi się popieprzyło. Michael Bay robił tą chyba z tym helikopterem, nieważne. Były lepsze, ale to cały czas była dobra reklama. Jak ktoś nie widział reklam BMW z wielkich młody reżyserów, to polecam poszukać. Tak. Dobra, lecimy dalej. No, ale związał się z Madonną i tam niezależnie od tego, jakim się to małżeństwo układało, no to zrobili razem Swept Away, ten film, gdzie tam się bili. I o, ten taki film promujący przemoc tutaj w związku. Potem był jeszcze Revolver, no i dopiero w zasadzie, to jest też ciekawe, że dopiero jak się rozstał z Madonną, to jego kariera znowu nabrała rozpędu, bo zrobił... W ogóle, wiesz, na pełnej rock'n'rolla wchodzi. To zrobił rock'n'rolla, które było właśnie takim... To był taki... Wrócimy do tego, ale to był ten moment na zasadzie, no dobra, słuchajcie, wracamy do tego, co było i zaczniemy jeszcze raz, po kolei, może teraz wyjdzie, nie? No dobra, więc wrócił do tych swoich korzeni w rock'n'rolli, spoko film, jakby nie przeszedł z jakimś wielkim echem, ale wszyscy już widzieli, że okej, Guy Ritchie wrócił do formy, nie? Warto zaznaczyć, że najlepsza rola Gerarda Butlera w całej jego karierze. Potem Sherlock Holmes, zrobiony w dużym studio z Warner Bros. Ogromny sukces. Świetny film swoją drogą. Bardzo lubię tego Sherlocka Holmesa. Im dalej od premiery, tym bardziej go lubię. I tym lepiej wspominam. Nawet dwójkę lubię, chociaż tam parę rzeczy się wytraciło. No, była dwójka, dwójka jest słabsza i wytraciła tą energię jedynki, ale znowu Jared Harris jest znakomity. Tak, Moriarty. Jest fantastyczny w tej części. No, a potem był pewien problem, bo Ritchie, mając dobrą relację z Warner Bros., zrobił im kolejny film, The Man from U.N.C.L.E., który był super. Mi się bardzo podobał, wszystkim nam się chyba bardzo podobał. On się tak dobrze starzeje, w ogóle ten film. Ale on ma też tak dużo takich po prostu scen, takiego slow movie po prostu, których już nie zobaczysz w kinie. No ten motyw, kiedy siedzi sobie w ciężarówce ten i z tyłu ta łódka pływa i wiesz, gliny goni. Jezu, to jest taka wolna w ogóle, scena, wiesz, jednocześnie kino bawi się non-stop, nic się w tej scenie dzieje, a wszyscy się non-stop śmieją. Tak. Wiesz, a masz tylko... I też połączenie muzyki, nie? I w tym filmie jest tak dobra muzyka, jak mamy tą kici-kici-kuciki, to taki si. Jezu, to jest tak dobrze i pasuje to wszystko. I Alicia Vikander tam... właśnie. Masz dwóch fantastycznych protagonistów i jeszcze Alicia Vikander. I jeszcze Jared Harris, i jeszcze Hugh Grant, i jeszcze Elizabeth Debicki, którą bardzo lubię. Więc obsada w ogóle tam naprawdę rządziła. No ale film był kiepsko promowany, nie zarobił nic, więc nie skończyło się to generalnie dobrze dla studio, dla tej współpracy. Ale okej, jeszcze Ritchie dostał inny duży projekt. King Arthur, Legend of the Sword. Tu się różnimy. Tu się różnimy. I to był ten film, który... Tego trailery były dziwne i nie było wiadomo za bardzo, co do cholery jest. I ten film też był promowany naprawdę w fatalny sposób, ale będąc nauczony już po poprzednim filmie, liczyłem na to, że będzie fajnie, że to będzie wreszcie fajny mariaż, tak jak przy Sherlocku Holmesie, fajny mariaż tego materiału źródłowego ze stylem Guy Ritchiego. Nie. Znaczy, oczywiście tutaj będziemy się ładnie różnić za chwilę, ale były tam sceny, które bardzo mi się podobały. Ale były. Akurat element mariażu nie wypadł najlepiej, bo to wyglądało jak odrobina filmu Guy Ritchiego z doklejonymi rzeczami od studio, które miały być fantazy i... Te Dark Soulsy na końcu. To się nie spinało kompletnie. Widzisz, ile tam, wiesz, dawał te swoje typowe rozwiązania, te wszystkie sceny z dialogami, ten montaż, gdzie sobie tłumaczą rzeczy. To jest tam fantastyczne, biegają, ale uciekają. Tego nie jest wystarczająco super dużo, żeby przyćmić te... Tak, i widzisz, kiedy ci wciskają te smoki, nie smoki, wszystkie fantastyczne. Węże te wszystkie, w ogóle, po co ty te węże? W ogóle cały, w ogóle
ten film się, to jest najgorsze, że on ma ten straszny wstęp z tymi słoniami, z tą wielką walką, co w ogóle Richie tego nie czuje. Richie to ma w dupie i widać, że studio kazało dodać to wielkie otwarcie batalistyczne na początek, które jest... Właśnie nie ma tej nic tak, z tej jego energii. Masz tego złego maga Jude Law, który jest tak bardzo niericzowską postacią, który jest tak bardzo niericzowskim antagonistą, jest po prostu jestem wielki, zły mag. Tak, ale wiesz, ale obrać to z tych elementów, które widać, że są na doczepkę, to historia sama Artura. Ale tego jak nie on dochodzi nie do tego, tak żeby być dużo. Królem, jest dużo. To jest dalej historia tego gościa, który musi dorosnąć do pewnych rzeczy, ale dalej pozostać tym typem, wiesz, z osiedla. Kurczę, kocham w ogóle ten cały pomysł. I to widać u Woody'ego, że to jest ten Artur z osiedla, ten Seba, który ma tą swoją grupkę przyjaciół, których ciągnie za sobą cały czas. Zresztą uwielbiam to, jak na koniec podsumowanie i Rycerze Okrągłego Stołu, jak biorą ten jakiś zasypiony stół i wiesz, i wszyscy kumple z podwórka się przy nim siadają, nie? To jest piękne, no, ale no kuleje przez te rzeczy, które widać, że studio samo nie wiedziało, jaki to ma być film, nie? Czy pozwolić Richiemu robić swoje kino, co w tym filmie działa idealnie, jak Richie jest na pełnym Richiem, czy ej, robimy lochy, smoki i dodajemy te rzeczy fantastyczne i wtedy się rozpitala ten film, bo to nie pasuje do tego, co chce robić Richie i widać, że Richie nie czuje fantazy i takich magów, cudaków. Nie cierpię tego filmu, jest dla mnie po prostu takim zarżnięciem tych richowskich pomysłów. Jest ta świetna scena, jak jest ten, nie wiem, przedstawiciel prawa i pyta, co się stało w łaźni i tak dalej. Jest wtedy ta typowa richowska narracja, nie, z flashbackami, ze wszystkim, wiadomo, jak on się w tym dobrze czuje. I to była jedna scena, przy której się obudziłem. Ale jak oni położyli jakieś tam wizje na jakąś wyspę, popłynęli, żeby wejść do jego koszmaru, czy coś takiego. Ja autentycznie przysypiałem na tym filmie. Tam się nic nie działo. Artur, który podróżuje i z tym mieczykiem sobie chodzi. O, nie, piękne to jest. Tak złe po prostu. Te też sceny walki, którym próbowali coś nowego ugrać, że nagle czas się zatrzymuje, coś takiego, jak ich tam chlasta i to wygląda, jakbyś odpalił specjalnego boosta z gry komputerowej, wiesz, slow-mo, który jest... Ten film się tak tonalnie rozjeżdżał. Ty miałeś wrażenie, jakbyś miał po prostu parę richowskich elementów fajnych nakryte takim barachłem, przez co, mówię, ja się tak nudziłem na tym filmie. Jeżeli nawet jeszcze bardziej cierpiałem przez to, że były tam te dobre elementy, bo sobie myślałem, co mogłoby być, a czego nie dostałem. Ja uważam, że to jest fatalny film. Nie, ja się zgadzam, dlatego też ocenę obniżyłem do 8 na 10. Tylko zdarza się niestety. Zmądrzałeś wreszcie. Brawo, Radek. No ale znowu, kariera Richiego troszkę tutaj zaczęła wchodzić w ślepą uliczkę w związku z tym, że no, żadne duże studio nie będzie chciało współpracować z reżyserem, który no, z rzędu notuje ileś tam klap, nie? Więc tutaj mieliśmy dwie. No i Richie dostał szansę od Disneya na kręcenie filmu, czy raczej remake'u live action kultowej animacji Aladdin. Jebać ten film, naprawdę, to jest kurwa najgorsza rzecz tej całej filmografii. Ja bym Swept Away oglądał w kółko, gdybym nie musiał już nigdy więcej. Ja mógł wymazać z pamięci Aladyna. Całą tą swoją korporacyjną, po prostu, tą całą korporacyjną wydmuszkę, którą jest ten film, mógłbym oglądać na zmianę fragmenty fantazy z Króla Artura i Swept Away i bym był bardziej zadowolony, bo więcej charakteru było w tym, jak Madonna dostawała po gębie w tym filmie, niż w tym Królu Arturze, który jest po prostu, wygląda jak robiony przez roboty. Ty, Radek, chodź, zobaczyłeś film... Aladyna? Tak. I nie jest zły, znaczy na takim poziomie, że wiesz, że jakoś strasznie będę żałował, że go widziałem, czy coś. Nie jest też dobrym filmem, jest zbędny, ma parę fajnych momentów, ale w ogóle nie czuć tam Richiego. Yeah. Jezu, to jest taka strata świetnego reżysera ze swoim unikalnym stylem i w ogóle to tak wygląda, jakby Richie po prostu, wiesz, dostał tą ofertę i mówi, odpierdolę coś, wiesz, bezpiecznego, no, żeby się było. Tak, żeby się tylko studio nie dopieprzyło, żeby za dużo nie właziło mi tutaj z butami. Nie będę robił tego w swój sposób, bo wtedy na pewno się wrypią i będą to zmieniali. Zrobię najbezpieczniejszą możliwą wersję Aladyna. Zbiorę cały ten worek pieniędzy, wiesz, ze Skype, ze Sknerusa, bo tak płacą w Disneyu, na pewno, bo jak inaczej. Dają ci te worki. W takich workach z dolarem. Tak, przynosi za... Ciężarówka ci na ogródków wysypa. Zawsze. Tak. I to wiesz, sam Skrens nie przynosi, bo on by nie oddał, to musi Kevin Feige wykradać i wiesz, przenosić ludziom. On działa teraz wszędzie. Jeździ taką ciężarówką z logiem. Tak, jeździ ciężarówką. No i wiesz, że dostał tą kasę Richie i wiesz, i teraz, dobra, odpierdolę to, idę robić na swoje i będę robił swoje filmy. I dokładnie teraz widać po dżentelmenach, że to jest coś takiego, nie? Taka sytuacja. I za to go szanuję, że odpierdolił to i będzie miał pieniądze, ale niech już się w to nie ładuje. Niech zostanie teraz przez jakiś 3-4 filmy nawet Richiem i robi te swoje filmy. Niech powtarza to, co robił od początku, tylko żeby był Richiem. To znowu ja w drugą stronę w porównaniu do Króla Artura, bo mi się na przykład Aladdin podobał, ale jednocześnie nie mogę się nie zgodzić
że to jest, że to tak bardzo jest nie Ritchowski film. W tym filmie tak nic nie ma z Guya Ritchiego. Myślisz sobie o ulicznym złodzieju, który powinien być chociaż jakimś cwaniakiem Ritchowskim? Nie jest. To jest tak bardzo nie jego film. Tak, ale czekasz w ogóle, jak pokazują ci tego Aladyna, jaki nie jest, nie, że jest tym złodziejem. I czekasz, kiedy będzie ta wymiana zdania jakaś taka szybka, nie? Ma, nie? Coś takiego, nic. Pokażą tę jego ucieczkę jakąś w takim stylu Ritchowskim, szybkie. No albo może na końcu, wiesz, Jafar myśli, że coś się stało, oni mówią nie, bo tak naprawdę to było tak. I to jest szybka historyjka, jak tak naprawdę, bo nic tego nie ma. Nie, żeby chociaż Jafar, już liczyłem na koniec, że Jafar kosę dostanie od Aladyna pod żebro, nie? Mówię, a to będzie Ritchie, ale nic. Nie, wiesz, chodzi o to, że on nagle, wiesz, coś nagle mówi, ale oni wtedy szybko okazuje, że podłożyli coś, nie? Czy coś takiego. No. Więc nie, mówię, szczególnie po Król Lwie jeszcze bardziej doceniłem Aladyna, bo tam na przykład miałeś Willa Smitha, który jest fantastycznym wyróżnieniem w stosunku do oryginalnej wersji, kiedy w Król Lwie dostałeś, nie wracajmy do tego filmu. Więc oglądało mi się przyjemnie Aladyna, nie mogę powiedzieć, że nie. I piosenki, w ogóle wszystko, fajny filmik, ale jest to było... Ale... piosenki, kurde, cały czas po prostu budzę się w nocy z krzykiem, jak przypominam sobie, jak Naomi Scott śpiewa to Speechless, który jest tak bez sensu. I jest tą piosenką, gdzie jestem silną, niezależną kobietą i nie dam sobie zamknąć ust. O kurczę, zostałam złapana i Aladyn mnie musi uratować, W ogóle mi się to oglądało dobrze, ale jak za każdym razem myślałem, że to jest film Guya Ritchiego, a to o nim mamy dzisiaj mówić, to tak bardzo nie był. Więc no... No, jedyny plus jest taki, że film zarobił pieniądze i był sukcesem finansowym, więc... I to ogromnym. No, więc przynajmniej Ritchie pozbył się tej łatki gościa, który nie zarabia. Ale mimo tego wiele wskazuje na to, że Guy Ritchie podziela nasze uwagi, bo ze swoim nowym filmem, o którym tutaj będziemy mówić, czyli The Gentleman, znowu wraca do korzeni, znowu wraca do tego, z czego jest znany najlepiej, czyli właśnie tego ziomalskiego kumpla, ziomalskiego kina gangsterskiego ze swoim charakterystycznym stylem, charakterystyczną pracą kamery, montażem i tak dalej. I tak jak wspominaliśmy, wszystko co widzieliśmy na tym trailerze, w zasadzie no, krzyczy Guy Ritchie na kilometr, nie? Wszystko to co ogóle... pamiętamy z seansów Snatch, czy Lock, Stock and Two Smoking Barrels, czy tej Rock'n'Rolli, jest tutaj. Tak. W ogóle nawet abstrahując do tego, bo jeszcze porozmawiamy o tym, jak że ten trailer jest naprawdę fajnie zmontowany i fajnie wszystko pokazuje. Strasznie podoba mi się to zawiązanie akcji z trailera już, ten poziom meta, jak zaczyna tłumaczyć, wiesz, fabułę i ten, to jest tak mocno w stylu Ritchiego i tak fajnie koresponduje z tym, jak wprowadza postacie w tym trailerze, jak ci wszystkich tam rozstawia już na planszy, na poziomie trailera. Nie, to wygląda naprawdę, naprawdę super i jakby zresztą oglądaliśmy go chwilkę przed nagraniem, znowu ten trailer, to mówiłem, że się czuję tak szczęśliwy po obejrzeniu go i tak dobrze po prostu kinowo, że nie spodziewałem się, że będę tak na to czekał, nie? Ten trailer to jest dokładne przeciwieństwo Aladyna. W sensie, gdyby nikt mi nigdy nie powiedział, że Guy Ritchie robił Aladyna, nigdy bym się nie domyślił. Gdybym dostał ten trailer i mówię, nikt nie byłoby tam absolutnie żadnych napisów, nic nie wiedziałbym, czyj to film, to teraz bym wiedział, że to jest film Guya Ritchiego. Tak po prostu z marszu. To jest tak bardzo Guya Ritchowski film, no mówię, to jest absolutne przeciwieństwo Aladyna, no to, tak to nazwę. Już po tym trailerze widzisz, że to jest wszystko tym, czym Aladyn nie był, czyli mega wyraźny styl tego konkretnego reżysera. Jest motyw z dziołem, które ktoś tam ma i na tym wiesz, funkcjonuje. Jest opowiadana historia achronologiczna, wiesz, z różnego rodzaju narracją i opisem bohaterów. Masz stopklatki typowe dla Ritchiego, które opisują bohaterów. To jest tak charakterystyczne u niego, że ktoś, nie wiem, w jakimś głupiej scenie na przykład robi zamach, jak był Harry Hatchet czy coś w tym rodzaju, nie? I w sensie i stopklatka i coś, i szybkie dodanie, kto to jest, albo soap, nie? Don't touch the food i wymachnięcie. No to tutaj też masz motyw, że koleś strzela ze spluwy i nagle stopklatka jak strzela z otwartą gębą, pyk i coś o tym mówi. To jest tak bardzo charakterystyczne dla tego reżysera. Masz tego protagonistę czyściutko Ritchowskiego, którego tutaj będzie prawdopodobnie Charlie Hunnam grał, tego głównego, który jest tym cwaniakiem, który się chce spinać tam po tych drabinkach, wiesz, w tej całej hierarchii gangsterskiej i nagle wszystko zaczyna mu się pieprzyć i wypadać z rąk. No zresztą tu dokładnie wypada w finale ten zwiastuna, nie? Ten typ przez balkon i to jest... Wiesz, tak, włożenie kogoś w bagażniku, to znowu Colina Farrella, ten świetny występ. It's spelled with PH. I ten motyw, no mówię, wszystko w tym filmie jest, wszystko w tym trailerze to jest Guy Ritchie. No nawet obsada, nie? To znaczy nie ma może tutaj wszystkich tych ludzi, którzy zwykle grywali. Już Statama nie ma. Nie ma Statama, nie ma Winniego Jonesa nigdzie, nie to widzę, jest tak. Największa strata. A mi się wydaje, że wiesz, że Winniego mogą trzymać do jakiegoś cameo. A mi się wydaje, że pojawi jako...
No może Vinnie Jones jest super zajęty teraz i nie może, bo ma 30 innych projektów na głowie. Ale i tak obsada wydaje mi się, że jest fajna. Poza Charlie Hunnamem, który czy Hugh Grantem, których już widzieliśmy w filmach Richiego, no to jest ten Matthew McConaughey, który no ostatnio no, jego gwiazda powiedzmy świeci trochę bledszym blaskiem niż to mu się zdarzało wcześniej. Schyłek McConaughey'sansu jest. Więc chętnie sobie go zobaczę jeszcze na ekranie. Jest Henry Golding, którego bardzo lubię, który jest bardzo utalentowanym, fajnym aktorem. No Colin Farrell oczywiście, no to tutaj nikomu nie trzeba przedstawiać, ale podejrzewam, że to nie jest jeszcze cała obsada, jeszcze pewnie w mniejszych rolach zobaczymy jakichś charakterystycznych aktorów, a Guy Ritchie ma rękę do charakterystycznych aktorów, nie? Do charakterystycznych postaci, które im tworzy, tak. To jest. No właśnie. I to jeszcze jest... właśnie u Ritchiego jest to, że ja zawsze pamiętam imiona, bo są też fajne. I właśnie, albo te znane pseudonimy jak Harry Hatchett, czy ktoś taki, nie? Czy Borys Brzytwa, jak tłumaczenie najlepsze, bo Borys Brzytwa, co go się kule nie mają. Daj swoją naszą postać. Barry the Baptist. Tak. Wiesz, i on zawsze, więc ja na przykład w wielu filmach nie pamiętam postaci, ale nie wiem, Napoleon Solo zawsze będę pamiętał, że goś nazywał się Napoleon Solo, nie? To Ritchie to potrafi robić. No, ale, ale akurat Napoleona Solo nie wymyślił Ritchie. No, ale pasował mu idealnie. No. Gorgeous George, to była jego kolejna postać. Jezu, uwielbiam tego, jak wiesz, nawet pamiętasz te postacie, na przykład mamy tego z Rock'n'Rolli, tego syna gangstera, którego Dr. Doom grał. Dr. Domaszew grał go, nie? I masz to, wiesz, Daddy was a bank robber. I Jezu, to jest dobra scena. Albo jak Ruscy gonili Butlera. I się zmęczyli. Tak, to też. Wierzę, że tu będzie dokładnie ta scena. W jaki sposób będzie podobna scena? Nie? Potem oni tak. Ten światek gangsterski, ale pokazany w taki mega abstrakcyjny sposób. I taki no, zupełnie jakaś kuriozalna sytuacja. No, masz trailerze przedstawione, jak dzieciaki no, trzeba gonić z telefonami. Przecież to jest tak absurdalne. Jezu, ja zawsze mam przed oczami tych ruskich, którzy się zmęczyli. Pościgiem. Nie, ale to Ritchie ma rękę do tego, żeby po prostu wziąć bardzo charakterystycznych aktorów i oni się zwykle świetnie bawią na planie, nie? To widać w tych filmach. I to teraz wypadałoby się wytłumaczyć, no to trochę głupio tak mimo wszystko chwalić film na zasadzie, że o super, znowu to samo co zawsze, co już widzieliśmy przynajmniej 3 razy. Tylko, że kurczę, gdyby Guy Ritchie kręcił tylko takie filmy, to jasne, po którymś by mi się już nudziło. Jasne, bym chciał, żeby jakoś ten jego styl ewoluował. Tylko, że no ja już widziałem Guy Ritchiego w wielu różnych wydaniach, gdzie udawało mu się naprawdę fajnie łączyć ten jego styl z materiałem, który no, nie wydawałby się przeznaczony dla niego. No ten Sherlock Holmes, jakby to się powiedział, że Guy Ritchie będzie robił Sherlock Holmesa, kurczę, Sherlock Holmes, ten gość, który tam z tą fajką i tam siedzi i wiesz, zaśpa coś najwyżej albo gra na skrzypcach, no nie wiem. Ale żeby okazało się, że to pasuje do siebie świetnie. Tylko, że kurczę, właśnie po tym Aladynie to ja tak potrzebuję takiej, wiesz, solidnej tutaj porcji tego narkotyku, że no ja przyjmę w 100%, wiesz, taką plus, właśnie skondensowaną dawkę Guy Ritchiego w tym momencie, bo mi zwyczajnie plus, brakuje. I to nawet nie tyle, że brakuje mi dokładnie tego, co było, wiecie, w Lockstock czy Snatchu, ale brakuje mi czegokolwiek, a potem Aladynie dostać znowu film, który jest w 100% tymi rzeczami, które są dla Ritchiego charakterystyczne, no to jest dla fana, no to jest bajka, nie? Zresztą to też nie jest tak, że on się, wiesz, powtarza co chwilę, kurczę, przecież rock'n'rolla była 100 lat temu i od tego czasu no nie było takiego typowego, wiesz, były te, gdzie widać jego styl, widać jego podejście, postać właśnie jak Sherlock Holmes, jak Król Artur, ale nie było takiego filmu czyściutko ritchiowskiego, nie? I po tylu latach no, oczekujemy tego i chcemy to zobaczyć. Nie też, i wiadomo, że ten jego styl trochę ewoluuje i ten sposób opowiadania historii też. To nie będzie na 100% coś dokładnie jak Snatch, dokładnie jak Lockstock, czy dokładnie jak Rock'n'Rolla, nie? Tu będzie jakiś, zresztą jako reżyser też ewoluuje i też nauczył się nowych rzeczy, więc też czekam na to, jak ten cały pobyt w tym wielkiej machinie hollywoodzkiej i robienie tych wielkich projektów, jak też wpłynie na jego sposób opowiadania historii, nie? Bo na pewno będzie widać tam jakieś zmiany. Ja też mam wrażenie, że może sam Ritchie potrzebuje się zresetować w ten sposób. Jak patrzył właśnie na... Zaczął od Lockstocka i Snatcha i miałeś ten jego... No wiesz, że to były jego kina, to były jego filmy, to wtedy swój styl ustanowił, wtedy miałeś wszystkie te motywy. Później zaczęły się innego rodzaju filmy, i potem odbił się z powrotem do rock'n'rolli, nie? Po rock'n'rolli znowu zaczął robić inne filmy i wcale niezłe, bo właśnie mówiliśmy o Sherlockach, no może już Król Artur nie był kiepski. Odczep się od niego, był fatalny. Super film. No ale potem był Aladdin, który nie był w ogóle jego, więc może teraz potrzebuje znowu
swojego podwórka, żeby się odbić. Kto wie, czy po tym filmie znowu nie zrobi czegoś w stylu, może tego Sherlocka trzeciego walną, jak Downey jest trochę teraz... No jest cały czas się dostępniejszy. No, coś tam się o tym mówię, właśnie, więc może potrzebuje przed trzecim Sherlockiem nabrać oddechu na swoim terytorium, że tak powiem. No widzisz, że on wraca do swojego happy place. No dokładnie, to jest to miejsce, w którym się czuje świetnie. Już pomijając to, jak ten film wygląda, to jest jedna rzecz, ale jak widzisz, dla kogo on robi ten film, no to firmą producencką jest Miramax, zaraz sobie o tym pomówimy. Natomiast dystrybuowane to będzie przez STX Films. O tym mówiliśmy ostatnio w przeglądzie box office, że to jest to studio, które sobie radzi coraz lepiej, ale to jest ciągle mała wytwórnia, która no raczej no, skupia się właśnie na tego typu małych filmach za małe pieniądze. I widać, że wiesz, że to jest film, gdzie no Richie nie chce ani trochę wpływu jakiegokolwiek dużego studio, które by mu, wiesz, mówiło, co ma robić, jak ten film reklamować i tak dalej. Widać, że to będzie film, który pewnie nie zarobi dużo, który nie będzie jakoś bardzo promowany, ale nikomu na tym nie zależy, pewnie też kosztuje grosze i jedyne, co tutaj kosztuje, no to garza aktorów. I widać, że to jest właśnie taki projekt na zasadzie okej, dobra, wrócę wreszcie do robienia czegoś, co mi sprawia faktycznie przyjemność. Ja, dokładnie. Po tym całym czasie Richie pokazał, że umie współpracować z dużymi studiami. Jeżeli Aladdin jest czegokolwiek dowodem, to właśnie tego, że Richie, jeżeli trzeba, to pójdzie na rękę wielkiej korporacji i zrobi dokładnie taki film, dokładnie od tej linijki, którą oni mu podstawią. Jeżeli trzeba, to może, wiesz, play ball. To nie jest ten z reżyserów, który będzie, wiesz, się unosił dumą i tak dalej, ale jednocześnie to jest siła napędowa, to jest siła kreatywna, która też ma potrzebę właśnie się... ujście swoim pomysłom dać i widzisz, że on potrzebuje takiego miejsca. I ja mówię, wydaje mi się, że to nie jest tak, że to jest gość, który utknie tylko w swoim stylu, tylko po tym filmie niewykluczone, że dostaniemy właśnie innego Sherlocka trzeciego, może jeszcze inne filmy, ale cieszę się i dla nas, bo my jesteśmy fanami, jak słyszycie, tego typu kina, ale i dla niego, że może w tym się znowu zrestartuje i będzie dalej funkcjonował i się nie wypali. No to jest ta komfortowa sytuacja, w której masz na tyle wyrobione nazwisko, że zawsze możesz sobie wrócić jednak do mniejszego projektu. Zawsze się znajdzie ktoś, kto sfinansuje taki film, zawsze. No bo wiesz, że jednocześnie jest jak zawsze jakieś grono tam odbiorców na tego typu kino. Jeśli nie fanów samego twórcy, no to po prostu tego typu komedii gangsterskiej. One się zawsze sprzedadzą. Jeśli nie w kinach, to zaraz na streamingu albo gdzieś indziej i zawsze ktoś to obejrzy. Tak, tak. To jest, wiesz, one są nawet bardziej przystępne, nie jeśli chodzi o zarobki, ale o zakres widzów, nie? Że wiadomo, że Aladyny, Króle Artury to są jednak do konkretnych osób, a ten film... Znaczy właśnie nie do konkretnych, do wszystkich. Do wszystkich, ale wiesz, ale te jego gangsterskie są takie dokładnie, jak ktoś sobie może na Netflixie, wiesz, odpalić, bo widzi, że po Tylerze, że to jest gangsterka, strzelają się, nie, to jest spoczko, nie? Nie musi mieć jakiegoś specjalnego nastroju na to, żeby oglądać, czy coś takiego. I kurczę, on się w tym sprawdza, że to jest facet, który zainspirował kupę innych twórców. Przecież mieliśmy Matthew Vaughna, który też, wiesz, na początku kariery rył ile się da z Guya Ritchiego. Pamiętam, jak zobaczyłem Liar Cake, przekładaniec z Danielem Craigiem. Ja byłem święcie przekonany, że to jest film Guya Ritchiego. Bo sposób montażu, sposób opowiadania historii, ten protagonista, to było wszystko jak z Ritchiego. I należy mu się, wiesz, powrót no, do tych... Zaczął od Ritchiego, no. Robił przy serialu na podstawie Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Znaczy, nic dziwnego. Dla mnie, jak byłem młodszy, to Ritchie był zawsze tym bardziej brytyjskim Tarantino trochę. Jak właśnie miałem ten, wiesz, było Pulp Fiction i ten sposób opowiadania historii chronologiczny, to właśnie mi się zawsze kojarzyło, że Richie to jest podobny kino, tylko że brytyjskie, więc automatycznie siłą rzeczy cała masa zmian będzie, nie? I... To był taki Tarantino na kokainie, taki, nie? Na trawie bardziej. Nie, on dla mnie zawsze był szybki jednak i ten montaż i... Ale on z jakiegoś powodu kochał działo w swoich filmach, więc zawsze... Ale więcej miał, no miał tą energię zawsze. Tak, to mówię. Zresztą wiemy, jak wyglądał ten jego film właśnie z BMW, nie? Gdzie on miał ten najszybszy, gdzie te cięcia, wszystko, że zmasakrował tam Madonnę w tym samochodzie. To też miało chyba pewne katarzy było dla niego. No tak, ale właśnie, z tym mi się kojarzył, że on był tym takim właśnie trochę innym Tarantino i potem na nim też bazowała cała masa osób, ale też, no umówmy się, on całą masę też właśnie od Stathama. Ja bym prawdopodobnie nie kojarzył Stathama z innych ról niż tylko, wiesz... Nie, no kurczę. No jak Transportera. Ale właśnie o to chodzi, żebym kojarzył Stathama tylko i wyłącznie jako tego gościa, który się bije.
A... tego, który jeździ. Jeździ ewentualnie. A Richie mi pokazał też Tatuma jako cwaniaczka, jako tego gościa, wiesz, ziomeczka z ulicy, co też będzie cwaniakował, a nie tylko chodził i kopał. Mm. Bo i właśnie o to chodzi. No, Viniego to wiadomo, że był Richowy aktor. No, ale też Brada Pitta miał fantastyczną, przecież zrobił mu świetną postać. Tak, genialna rola. No, o to chodzi. Cygar. To był gość, który też brał naprawdę współczesne ze świetnymi aktorami i tak jak mówiliśmy na początku, robił takie role, że będę je długo pamiętał. Nie, no kurczę, z Tatum to jeszcze Krank, nie? I te dwie części. No, i... Krank. Ale Krank to już potem. Ja pamiętam, że Transporter... był taki okres, że jak wyszedł Transporter, to wszyscy sobie u mnie na płytach to, wiesz, przekazywali. Najlepszy film świata. To jest prawdziwy akcyjniak, wiesz, typ jeździ samochodem, kopie po ryjach i jest... I naprawdę, przez pewien czas za dzieciaka, Jezus, pierwszy Transporter to jest 2002 chyba, nie? Nie wiem, ale u mnie też była wokół mnie, bo ludzie mieli zajarankę wtedy na BMW i na Transportera. No, ja się tak nie nie jestem fanem Transportera. Ale wiesz, wczesne stanie nastoletnie to się wydawały jak... Tak, o, to wczesne stanie nastoletnie to się wydaje, wiesz, jak najlepszy film świata, nie? Typ, który umie karate i super jeździ samochodem. No to po co więcej? Czego więcej oczekujesz od kina? Ale właśnie ja z Tatuma poznałem Uriciego. Ja z Tatuma znam... Chyba najpierw Snatch oglądałem, więc od Snatcha to był Statham był aktorem, którego poznałem i uwielbiałem go. I Statham był dla mnie tym cwaniaczkiem, co gania psa, który połknął diamenty, a nie tym gościem, co jeździ i kopie. No sorry, tak już zostało. Tak samo też. Czyż u mnie to raczej właśnie Lockstock. Lockstock obejrzałem później. No ale kurczę... O, Statham grał jeszcze w Duchach Marsa, to mi umknęło jakoś. Ale to bogata kariera Jasona Stathama, mógłby też kiedyś wrócić. A jeszcze gwoli coś ciekawostka, no Matthew Vaughn, którego wspomnieliśmy, był też przy okazji producentem Lock, Stock and Two Smoking Barrels i Snatch. O, więc to tak, notabene. Długa historia. Wszystko tutaj jest powiązane ze sobą, to jest jedna wielka sitwa w Hollywood. No, to oni jeszcze... Na jednym, wiesz, tych blokach mieszkali brytyjskich, nie? To jeszcze słówko o wytwórni Miramax, bo może komuś to brzmi nieznajomo. No, wytwórnia Miramax to jest oczywiście ta wytwórnia niezależna, która została kupiona w 96 chyba, czy jakoś koło tego, przez Disneya. Mając pieniążki od Disneya, no to wydali Pulp Fiction, potem się już potoczyło, no i stali się tą taką czołową. Jakby oni troszkę zaczęli ten trend, gdzie gwiazdy z Hollywood zaczęły grać w tych mniejszych, niezależnych filmach i okazało się, że to jest też fajna ścieżka kariery, bo można nagrodę sobie dostać albo znaleźć fajną potem ofertę pracy. No i oczywiście szefami Miramax byli Harvey i Robert Weinstein. No Harvey nie pracuje od jakiegoś czasu w jakiejkolwiek wytwórni. Tak, coś wytwórni. Tam, chory był. Coś było. Oficjalnie tam... maczetami. To jest oficjalne. Zdrowotna emerytura. Diagnoza. Diagnoza to moja maczetami. I teraz co jest ciekawe? O Miramaxie jeszcze warto wspomnieć, jeśli chodzi o połączenie z Disneyem. To jak czasami ludzie mówią o tym, że Disney nigdy nie zrobi erek. Disney wam Pulp Fiction wydał. Znaczy, nie bezpośrednio, ale przez Miramax, nie? Tylko, no wtedy to też trochę inaczej działało. Miramax było trochę bardziej niezależne niż gdyby na przykład dzisiaj należało do Disneya, no bo już nie należy. W każdym razie jest skomplikowana historia, ale co jest ciekawe to, że w momencie, kiedy oczywiście była ta cała afera wokół Harvey'a Weinsteina, on oczywiście odszedł z firmy, znaczy odszedł, został wypchnięty, kurczę, bo nie chciał odejść zdrowotną. No mówię, bo maczetę w dupie miał. No, więc kiedy on został wypchnięty wreszcie z tej firmy, no to Bob Weinstein stwierdził, że no dobra, to ja też może nie będę siedział w tym Miramaxie, bo trochę słabo, więc odsprzedali po prostu prawa do nazwy, prawa do filmów wydanych do tej pory, wyprodukowanych do tej pory, komu innemu i teraz, nie pamiętam kto teraz ma ten Miramax, należy do... Okej, okay. InBev Media Group, nie wiem co to jest, ale nieważne. W każdym razie to aktualne Miramax, no jest Miramax głównie z nazwy i jakby to jest kompletnie już inna firma prowadzona przez innych ludzi, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z tym, co było wydawane do tej pory. Natomiast wszystko, co było w Miramaxie do tej pory, łącznie z Bobem Weinsteinem, teraz mają inną wytwórnię, która się nazywa Lantern Entertainment. I oni na przykład będą wydawać, czy już wydali, ten słynny film The Current War, ten tutaj, który tam leżał na półce 2 lata, bo Harvey Weinstein się przydarzył, który też w Polsce chyba jakoś teraz wychodzi za jakiś czas. Więc takie to tutaj układy panowały. No, to słuchajcie, jak już zaczęliśmy ten motyw z Matthew Vaughnem, no to jeszcze tak krótko może wspomnimy o nim, bo to też jest, kurczę, kariera, której ja mocno kibicowałem i dalej trochę kibicuję, ale niech on, kurna, już zostawi tych Kingsmen i niech zrobi coś nowego, niech może wróci do korzeni właśnie, tak samo jak Guy Ritchie, bo
u niego się trochę układało inaczej. On oczywiście zaczął właśnie od tych mniejszych filmów, potem zrobił Stardust, który no nie był sukcesem, ale był dobrze przyjęty. Jest, znaczy, to dzisiaj jest, ma taki status trochę kultowy. No, no tak, ma trochę kultowy status i myślę, że z biegiem lat będzie miał coraz bardziej. To jest dokładnie ta Princess Bride, która by była, wiesz, popularna, gdyby nie było Princess Bride. No, ale dokładnie mi się z tym kojarzy. To jest następny taki właśnie... No i De Niro, świetna rola. Potem zrobił Kick-Ass, które było dużym sukcesem. Myślę, że wywindowało go najbardziej chyba, jeśli chodzi o, wiesz, o pozycję w Hollywood. Bo to był naprawdę film, który się odbił trochę echem. Trochę inny film superbohaterski w czasach, kiedy dużo ich nie było znowu. No i potem było to X-Men First Class, które myślę, że było tym takim pikowym okresem, jeśli chodzi właśnie o to, jak dużym nazwiskiem jest Matthew Vaughn. Bo udało mu się wziąć tą markę i nagle ją odratować. No. Kiedy jeszcze nikt nie wierzył w tą markę po tym, co działo się, kiedy ona była, kiedy promocja była jedną z najgorszych promocji w historii promowania jakichkolwiek filmów, nagle dzisiaj mówimy wszyscy o First Class z takim, o kurde, to był ten jeden z tych dobrych X-Men, to był ten jeden. Tak, wiesz, dali mu robić X-Menów z postaciami, wiesz, nikogo z tej oryginalnej piątki, oprócz Beasta, nie? I reklamy jak kurde gorsze niż Zacka Snydera filmy, nie? No ale było tam sporo świeżości, sporo energii wreszcie, które te filmy naprawdę potrzebowały. I wtedy był ten okres, kiedy Matthew Vaughn mówi, że on nie robi sequeli generalnie. Ja mówię, kurna, szanuję to, że za każdym razem będzie sobie przeskakiwał do jakichś nowych projektów, super, nie? Tylko i to było trochę kłamstwo, bo Matthew Vaughn chciał robić kolejnych X-Men, jak wiemy o kolejnych raportach, tylko mu nie dali po prostu. Tak, no tam mu się Bryan Singer. Więc łatwo powiedzieć, że nie robię sequeli, kiedy chciałem robić sequel i mi nie pozwolili robić sequelu. No w ogóle z dzisiejszej perspektywy to już w ogóle jest ten, ale no, nie robił Kick-Ass i dobrze, bo ta drugi film już jest zbyt dobrze. Nie robił X-Men, bo mu się wcisnął Singer, ale zrobił Kingsman, Secret Service, który był też sporym sukcesem, dobrze przyjętym filmem. Też myślę, że potwierdził tylko to, że to jest fajny reżyser do robienia fajnych filmów. No a potem przyszło to Golden Circle i się okazało, że kurczę, może jednak lepiej nie rób tych sequeli, bo niezależnie od tego, czy komuś się podobał ten film, czy nie, no to on no, nie był żadnym krokiem do przodu, ani nie był niczym nowym dla tego reżysera, ani nie pokazał w nim niczego nowego. No to macie to samo, tylko gorzej. I z jakiegoś powodu ten Matthew Vaughn się trzyma cały czas tych Kingsmen, bo teraz wychodzi The Kingsman. I dostaliśmy jakiś pierwszy zwiastun, teraz ostatnio był jakiś kolejny. Jakie są wasze wrażenia? Bo ja tak obejrzałem, tak mówię, o, to samo co w pierwszym Kingsman, tylko inni aktorzy, więc... I inne realia, nie? Fajnie. No i wcześniej się dzieje akcja, więc... Więc można pożartować, że spod ochron to coś nowego. Ja w tym momencie to chcę tylko dla aktorów zobaczyć, bo jest fajna obsada, ale nie chcę już dla Vaughna tego oglądać i dla samej historii Kingsmanów. Nie mam, wiesz, obejrzę, bo to też nie jest nic groźnego, czy coś, co będę uważał, że o, strasznie straciłem czas. Chociaż na drugich Kingsmanach po czasie, jak próbowałem do tego wrócić, no ten film się paskudnie starzeje. Ja jeszcze w kinie był, mówię, okej, to nie jest w żadnym stopniu jedynka, ale bawiłem się całkiem nieźle. Ale próbowałem do tego wrócić i mówię, fuck, no niektóre filmy się starzeją naprawdę źle, niektóre naprawdę dobrze. Obejrzałem Kapa Amerykę wczoraj pierwszego, jest fenomenalny i super się starzeje, a Kingsmani nie. I dlatego to jest... Ja już oglądając w kinie się bawiłem na tym bardzo źle. Ja po prostu oglądałem ten film i miałem takie zażenowanie, jak z tego, jak z Pascala próbowali ukrywać, że jest vilanem i te wszystkie jego... Nie wiem, jak ten film oglądałem, to ja już byłem strasznie... I każda scena akcji musiała wyglądać jak ta scena w kościele i być tak samo nakręcona. Plus, nie, no, w ogóle nie znaczy, wydaje się, to jak że... reklamowali to Channingiem Tatumem i myślałem, że o spoko, będzie inna dynamika, a potem zniknął po pół sekundy, nie? Ten Jeff Bridges, który raz siedział w jednej sali konferencyjnej i tyle go było. No i właśnie wydaje mi się, że w odniesieniu do tego, co Radek mówił, że ten film się źle starzeje, a są filmy, które z jakiegoś powodu znacznie lepiej przechodzą tą próbę czasu. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że ten film próbował za bardzo. Nie miałeś tej właśnie takiej lekkości i tego takiego... No, pierwszy film był zabawny i oryginalny i momentami szokujący, ale to wychodziło mu zupełnie bez wysiłku. Tak jakby nikt nie starał się, żeby ten film taki wyszedł, nie? Przy dwójce miałem wrażenie, że każdy stara się, żeby było bardziej szalone, żeby było jeszcze dziwniej, jeszcze żeby... Jezu, ten dowcip z tym seksem analnym, Jezus Maria, to było tak żenujące. A potem z tym, że trzeba wsadzić palec. No, ale teraz oglądam ten zwiastun tego nowego i no nie wiem, może użycie tego samego szkieletu fabularnego w innych czasach i z inną obsadą coś da, ale
Byłbym troszkę bardziej za tym, gdyby jeszcze inny reżyser stał za tym, żeby czyli... mógłbym oczekiwać czegoś innego, mimo wszystko trochę innej ręki do tego. Wiesz, że to będzie ten zmęczony Won, który to po prostu robi. Kurczę, bo w ogóle czujesz, najlepszym recenzentem jest czas i czujesz po czasie, czy ten film... Nie, ale to taka jest prawda. Czujesz, czy ten film, wiesz, wychodzi ta szczerość, nie? Czy reżyser go robił, bo miał coś do powiedzenia, czy robił go, bo ej, jest marka, trzeba coś odpierdolić, bo minęły 2 lata i nie ma nowego filmu z tej serii, nie? I dokładnie to było widać w 2, że on powiedział wszystko, co chciał w 1 Kingsmanów. I ta 2 była tylko po to, żeby dalej coś z marki wyciągnąć, żeby w ogóle zrobić z tego markę, nie? I wiemy, że to pewnie po tym się pojawi coś innego, pojawi się pewnie jakiś spin-off za parę lat, może wtedy wejdzie jakiś nowy reżyser, ale na tym etapie czuć wyraźnie, że Won chciałby zrobić coś innego, ale jest jakoś, wiesz, już stał się więźniem tego projektu. No bo widać, że to, kurczę, to po tej 2, po tych zwiastunach nie ma nic, co by cię łapało tak, że widzisz, ej, ten typ chce coś jeszcze dopowiedzieć do tego świata. Ma znowu jakiś głos jeszcze, nie? Jeszcze donośny. To nic, on po prostu sobie coś tam szepcze. Ja będę trochę adwokatem diabła tutaj, bo ten drugi zwiastun, muszę powiedzieć, że nawet mi się podobał. Głównie oczywiście obsada, tutaj wszyscy się zgadzamy i myślę, że oni mogą sprzedać ten film. Tym bardziej, że kolejne filmy według mnie, tak, bawiliśmy się dobrze, przynajmniej ja na pierwszym Kingsman i Exy był spoko bohaterem, ale kolejne filmy, jakie widziałem z Taronem Egertonem, uświadomiły mi, że może to nie jest najlepszy aktor. Nie wiem, ja jeszcze muszę zobaczyć coś z nim, żeby się przekonać, że on jest dobrym aktorem, bo na razie mam wrażenie, że po tym jak raz zabłysnął jako Exy w pierwszej części, po tym trochę kasu z tego... No, Tarantino, powtarzalny aktor, czemu mi wypadło z głowy nazwisko? Kurt Russell. Gdzie? Brad Pitt. Dobra, jeszcze się... No, ale wiecie, o co chodzi. Austriacki aktor, go. No ten, Hans Landa. Hans Landa, no ale... Christoph Waltz. Christoph Waltz, o właśnie, dziękuję. Trochę kasu z tego aktora, nie? Który, wiesz, raz pojawia się w jednym filmie, myślisz sobie, o, naprawdę spoko aktor, tylko jeszcze tutaj dużo młodszy aktor, myślisz, o, przed nim spora kariera, pewnie jeszcze się wykaże, a potem oglądasz kolejne filmy i patrzysz, kurde, jest w kółko jeden i ten sam gość, jeden i ten sam bohater, goleś, nikt nie gra nic nowego i w tym filmie go nie ma. Więc, a za to są inni fantastyczni aktorzy, więc w tym momencie myślę, kurde, mogą mi sprzedać naprawdę aktorzy ten film, może oni się będą na tyle dobrze bawić, że ja będę się bawił z nimi, może przeniesienie tego w te realia pozwoli na pewne ograniczenia, skoro mówimy o tajnej agencji szpiegowskiej, to jednak fajnie jak mają pewne ograniczenia, jak nie mają internetu i super technologii i nie wiadomo czego, tylko muszą kombinować na tym, co mają zaraz po pierwszej wojnie światowej. I to wszystko może mi sprzedać ten film. Nie jestem super, wiecie, nastawiony na najlepszy film ever, jak byłem super nastawiony na wszystko Wana po pierwszy Kingsman, ale daje trochę większą szansę niż gdybym miał dostać Kingsman 3, Harry i Exy, nie wiem, znowu szaleją, nie? Więc... A ty widziałeś z Egertonem tego, Rocketmana? Rocketmana nie widziałem właśnie, jako jeden. A, no to będziesz miał na przełamanie no, jego roli. Widziałem Robin Hooda. Jest, no właśnie, ja mam wrażenie, że po prostu to jest gość, który jednak jakby nie pociągnie roli sam z siebie i podejrzewam, że albo musi mieć fajnie wytyczone, kogo ma grać, albo musi mieć jakiś fajny pomysł na tę rolę, no bo w Rocketmanie był super i to jest kompletnie inna rola niż miał do tej pory. Ale mam wrażenie, że jest trochę w Hollywood ten taki model młodego protagonisty, który po prostu sobie jest i to jest ta sama rola, którą grywają właśnie Taron Egerton, ten gość z Ready Player One, jak on się nazywał. Skąd? Z czego? Z Ready Player One? Ready Player One. Ten Cyclops, nie? Ten Cyclops, nawet tak. Nie pamiętam, jak się jest nazywał. Ten z Baby Driver. Który no jest Ansel Elgort, tak. I to jest tak, że zauważyłem, że w niektórych filmach oni wypadają naprawdę bardzo dobrze. No Ansel Elgort w Baby Driver był Ty Sheridan. Ty Sheridan, okej, super, dobrze, pamiętamy. A w innych wypadają tak bezpłciowo, po prostu są jak czarne dziury charyzmy jakiegokolwiek charakteru ekranowego. Nie wiem, od czego to zależy, ale to jest ta zasada, którą widać tutaj wielokrotnie. No ale to akurat o Kingsman 2 w sumie jestem bardzo nieuczciwy, chociaż był jeszcze Robin Hood. Ale jeśli chodzi o Kingsman 2, to mogę być nieuczciwy, no bo jeżeli pomyślisz o tym, no to Pedro Pascal, który wiesz, był wielką gwiazdą Gry o Tron i tam, kurde, jak on się pojawiał, to od razu jakby ściągał na siebie całą uwagę, nie, Radek, jak oglądało się jego występy, umówmy się, to była ta postać, która zawsze przykuwała cię do ekranu, no tam był, przecież był tak fatalny w tym Kingsman 2, był tak złą postacią. No ale to samo możemy mówić jeszcze o, skoro mówimy o innych rolach obok Tarona Egertona, no to właśnie Robin Hood i Ben Mendelsohn. I znowu ten Ben Mendelsohn, Ben Mendelsohn grał w tym.
Jezu, a Mendelsohn to i jest w Ready Player One obok Taya Sheridana, nie? Tak, więc ale właśnie Mendelsohn to jest typ, który dokładnie przejął pałeczkę po Walsie, nie? Że on potrzebuje dobrej roli. Nie, ale potem nagle miałeś Captain Marvel i wszyscy kochają Bena Mendelsohna i nie ma tak, dlatego mówię, że to jest facet, który potrzebuje roli na przełamanie. A on ale Wals nie miał tej zaczął roli. Dostawać, tak, ale on zaczął dostawać te role, wiesz, tych złych. Tak. I dokładnie to w Captain Marvel się wydawało, że to, o nie, znowu Mendelsohn gra tego złego. Nie? Idealnie, że to zrobili ten myk i faceta uratowali. A Christoph Waltz zawsze tak, nikt nigdy nie dał, może nie umie, może to taki aktor, że nie potrafi lepiej zagrać. No, może teraz rola na przełamanie, Blofeld. Ale... Świetnie. No, ale o tym mówię, że właśnie może nie fair oceniać, bo to były po prostu kiepskie filmy, w którym nawet aktorzy, których wiem, że grają świetnie w innych miejscach, no, też słabo wypadli, więc... No ja to nieuczciwe. Wydaje mi się, że to właśnie zależy od po prostu nie tylko od reżysera, ale też właśnie od tego, jak ta rola jest napisana, jak jest wykreowana. No bo co powiesz o tym Robin Hoodzie z filmu Robin Hood? No, nie jesteś w stanie nawet go opisać jednym słowem. Był tam Charlie, był Fox koło niego i tyle. I ten Fox też wypadł bezjajecznie. No więc no. Nic tutaj nie poradzimy, ale mój postulat jest taki, żeby Matthew Vaughn odpuścił sobie Kingsman, zrobił jakiś fajny film, bo to jest super reżyser, dałby radę, a niech Kingsman zrobi Guy Ritchie. Niekoniecznie oryginalny, bo Matthew Vaughn pokazał, że on nie musi brać oryginalnego materiału, że on nie, czy jest siłotwórczą może, ale zarówno Kick-Ass, jak i X-Men, to były adaptacje. I on wiedział, jak zabrać się za materiał konkretny, w tym wypadku komiksowy, i go przetworzyć na naprawdę zjadliwe i fajne dzieło. No umówmy się, ja czytałem, próbowałem czytać Kikasa, nie wiem, nie dociera do mnie ten komiks, to nie jest... No to jest Mark Miller. To jest Mark Miller, Markiem no właśnie. I więc gość, że który jest... Że pokaże coś szokującego, to wszyscy będą wow. Jest gość, który jest... Wiesz, że teraz wychodzi ta seria o Hit-Girl. Cały czas wychodzą komiksy z Kick-Assem i teraz jest seria Hit-Girl, którą cały czas piszą jacyś znani scenarzyści. Zresztą... Kevin Smith ostatnio pisał. Cały czas kogoś tam ma na pokładzie. Mówię, matko, kto to czyta jeszcze? No, zresztą Kingsman też jest na podstawie komiksu. Dużo luźniej, ale właśnie. Mówię o jedynce, nie? I o tym mówię, więc Matthew Vaughn jest świetnym adaptatorem i pokazał to przynajmniej trzykrotnie, jeżeli powiemy o tych trzech filmach na podstawie komiksów. Kurde, dajcie mu, mówiliśmy o tym, że on by Supermana mógł zrobić. Może jakiś film dla Marvela. To jest ten gość, który właśnie, to nie jest gość, który musi się spełniać kreatywnie i tworzyć własne oryginalne dzieła, ale to jest gość, który na pewno byłby w stanie w ramach Kevina Feige'ego, w ramach Waltera Hamady, w ramach kogokolwiek z tych gości, zrobić naprawdę film, który będzie, o, to jest film Matthew Vaughna pomimo tych ograniczeń, nie? Ja to bym chciał w ogóle, żeby oni wszyscy do Blumhouse weszli na chwilę i żeby i Vaughn zrobił horror, i Richie zrobił horror, nie wiem, Christopher Nolan, żeby tam poszedł i zrobił horror, niech mi każdy zrobi horror, już wtedy idą, sprawdzimy. Już ale wtedy sprawdzimy, czy jesteś dobrym reżyserem, chłopie. Blumhouse musiał jak zrobisz horror? Większą, bardziej kasową, inwestującą w troszkę większe pieniądze w filmy, niż żeby tam tacy goście. Ja wiem, oni by sami sobie sfinansowali te filmy. Tam by jakby chcieli, tylko wydał. Ej, no Richie robi teraz film dla Miramaxu, który nawet nie jest Miramaxem, więc... No tak. No ale mówię, jeśli chodzi o Vaughna, to wyobrażam sobie go absolutnie jako gościa, który bierze kolejny materiał komiksowy i robi z niego, właśnie nawet od kogoś jak Mark Millar, i robi z niego coś co naprawdę... Józef, jakby Vaughn wziął tego, dostał Blade'a i zrobił go takiego, wiesz, typowo brytyjskiego. Spoko, przecież jest Blade jest Brytyjczykiem, nie? No właśnie, absolutnie. Właśnie niech zostawi tych Kingsmen, niech robi Blade'a, pewnie. Wydaje mi się, że wtedy miałbyś świeżego Blade'a, a nie odgrzanych Kingsmen. Albo Guy Ritchie robi Blade'a i wiem, że tam ten główny zły dostałby kosę pod żebro. O, tam by dostał. Nie, kołek taki. Kołek tak przez, wiesz, jak w serce, ale nie tak, tylko tak. Blade'a gra ten Jason Statham. Nie, on by grał Whistlera. Dracula gra Vinnie Jones. Już zostaje ci ten Mahershala jako Blade, ale Whistlera gra właśnie Statham. No i Dracula Vinnie Jones. Ale Vinnie Jones jako Dracula, to jest... Ja... Oj, mate, where are you going with this? Mine's Dracula. I Dracula by oczywiście chciało hodował. I am from Millwall, nie? Dracula z Millwall. Nie, szczerze, to tak kończąc ten temat, jakbym miał dać coś Richiemu jeszcze do zrobienia, gdyby chciał zrobić coś, co nie jest dużym filmem ze studio, niech coś Garth Ennisa zekranizuje. To jest materiał idealny dla niego.
Nie, Richiemu. On niech robi Supermana. Może być stroną Egertona. Daleko od Richiego odeszliśmy. Ale chciałem tylko zrobić pętlę do Richiego i na to zakończyć. Co jeszcze Richiemu robić? Mówię, coś Anisa nie dostanie, jakiś, nie wiem... cokolwiek w zasadzie. To są postacie wręcz pisane dla niego, do których on by dobrał odpowiednich od twórców. Obejrzał w ogóle. Gdyby to on zrobił tego Preachera, a nie kurde. Kaznodzieje, właśnie o tym mówił, to mi się natychmiast z tym pomyślałem. Gdyby to Richie robił Preachera, a nie ten szmatławy serial, który się skończył chyba już, to kurde, to bym siedział pewnie i się nie odrywał od tego. O, albo jakby Richie zrobił te 100 naboi, ale takie wiesz, w swoim stylu, bo Azarello się rozprów w pewnym momencie w 100 nabojach. Ja dalej serię lubię, ale ona była za długa i w pewnym momencie też widać, że stracił impet. A to jest coś, co fajnie mógłby wiesz, skondensować Guy Richie w swoim stylu. No mamy to o gangsterach, którzy dostają walizkę z nabojami, nie? I w tym, jak się ludzkie życie w tym momencie toczy. To on był idealny do tego. No, a Von szczerze mówiąc, niech robi... Superman to oczywiście jest jeden z fantastycznych pomysłów dla Vona. Ale mówię, jeżeli by miał robić coś dalej nawet w Marvelu, nie? Jakoś z tych postaci późniejszych, pewnie. Fantastic Four. Fantastic Four Vona, super. Jak zrobił X-Men tak dobrze, First Class, to spokojnie bym go widział przy Fantastic Four. A niech Russo robił sobie tego surfera, o którym gadali, a Von Fantastic Four. Fantastyczny wybór. Ja bym wolał Vona niż Russo, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że na niego taki styl by dużo lepiej pasował. Tutaj. I Vinnie Jones jako Doktor Doom. Tak. Wiem, temu, jeszcze wracając do Richiego. Richiemu Hitmana bym dał do zrobienia. I żeby tam było Section 8 i cała ta jego mitologia. No, po wszystkich tych Hitmanach mam na razie taką wersję, że nie wyobrażam sobie dobrze. Nie growego. Tego który Punishera od DC. X-Ray, wzrok. Okay, już Wonder pojawił się w Justice League, dołączył do Justice League tylko po to, żeby Wonder Woman zobaczyć z bliska. Kojarzę, bo ma wzrok rentgenowski. Tommy Monahan. No przecież to kurczę brzmi jak postać z Mimoriciego. No dobra. No to słuchajcie, na tym będziemy... Czekajcie, wiem jeszcze, kogo mógłby zrobić. Gdyby kiedyś Marvel się zabrał za Luke'a Cage'a i zrobić tego osiedlowego Luke'a Cage'a. Richie by mógł spokojnie zrobić osiedlowego Luke'a Cage'a, wiecie. Tego, który chodzi i nawala się z Tombstone'em i Tombstone'a by grał Vinny właśnie wtedy. Kurczę, albo wiesz, kapitana tego Britaina, nie? W takim jego stylu. Nie, ja sobie wyobrażam właśnie Vinny, który siedzi z tymi, wiesz ale, z tymi zębami, takimi jak ma Tombstone, wiesz, ale, takimi wiesz, na kły zrobione i wiesz, i siedzi tam i liczy. Ale nie. Kapitan Britain z tym Mad Jimem Jaspersem i tymi wszystkimi mrozkimi, wiesz, klimatami, nie? I Hugh Grant jako Mad Jim Jaspers. Tak. Było fajnie, gdyby Vinny Jones zagrał Juggernauta, to by się sprawdziło. Vinny Jones i jeszcze jakby mówił na przykład bitch w pewnym momencie, nie? Takim... Jezu, to jest najgorzej starzejący się żart w historii adaptacji komiksowej, nie? I'm Juggernaut, bitch, kurwa. Że go ciągle powtarzają. Ciągle go powtarzają w którymś momencie. A najgorsze jest to, że to jest Vinny Jones, powinien powiedzieć cunt, a nie bitch, nie? To bez sensu zupełnie. Zabili. Więc... No dobra, słuchajcie, to pogadaliśmy sobie o tych zwiastunach. Czekamy oczywiście na kolejny film Guy Ritchiego. Zobaczymy, jak wyjdzie Kingsman. Trzymamy kciuki, że oba filmy wypadną dobrze. No i dajcie nam znać w komentarzach oczywiście, co na ten temat myślicie, jak według was się zapowiadają te filmy. No i oczywiście wrócimy sobie pewnie do tematu, kiedy tylko już te filmy wyjdą. Był ze mną Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!